Archeolodzy na muszyńskim rynku są od połowy lipca. Choć do zakończenia prac pozostała jeszcze długa droga, to już wiadomo, że odkrycia są imponujące i przyniosły już wiele istotnych informacji dotyczących przeszłości rynku, którego historia w większości owiana jest aurą tajemnicy. Do najbardziej istotnych rzeczy, o których warto wspomnieć, należy odkrycie budynku fundamentów budynku ratusza XIX-wiecznego oraz prawdopodobnie starszego, który funkcjonował w tym samym miejscu i pochodzącego z okresu wieku XVII. To żmudna i ciężka praca, ale cały trud rekompensują odkrycia. Na przykład w tym miejscu natrafiono na pozostałości piwnic budynku, który stał obok dawnego ratusza. I te elementy znajdują się w każdej ze ścian piwnicy. Tak samo tutaj w części północnej jest to element, który nawet do tej pory jest zachował mobilność. Według archeologów to pozostałość po więziennej celi. Czy władze miasta zechcą to odkrycie wykorzystać? Na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że zadaniem archeologów jest kontynuowanie wykopalisk. Kolejny etap i ciężar pracy będzie przenosił się systematycznie w kierunku płyty parkingu, gdzie chcemy zarejestrować kolejne przestrzenie piwniczne, ponieważ wiemy, że one tutaj znajdują się. Oraz będziemy próbowali odtworzyć zasięg tego ratusza, którego fragment udało się już zarejestrować. Oraz spróbujemy odnaleźć ratusz średniowieczny, o którym funkcjonowaniu w przestrzeni rynku również wiemy. Prace archeologiczne to część przygotowań do rewitalizacji rynku. Jeżeli byłyby to tylko ruiny, no to wiadomo, że trzeba wtedy zastanowić się, czy tylko udostępnić te piwnice w formie reliktowej, ale jeżeli tak jak w tej chwili jest, że mamy też mury, pełne mury, mamy na przykład piwnicę, gdzie wymaga tylko rekonstrukcji, przykładowo sklepienie i można tą piwnicę przeznaczyć do użytku, to jest już zupełnie inna sytuacja, to stwarza nowe możliwości. Miasto wciąż poszukuje nowych atrakcji, które będą przyciągać turystów. Tu można dla nich coś takiego stworzyć i już wiadomo, że będzie to strefa tylko dla pieszych. Chcemy rynek wyłączyć z ruchu samochodowego, bo nie wyobrażam sobie, żeby na płycie rynku dalej parkowały samochody. To ma być udostępnione dla turystów, ma być w odpowiedni sposób zorganizowane, ma być udostępnione i tak się też stanie, bo w tej koncepcji, która jest przygotowana, rynek będzie pełnił funkcję turystyczno-handlową. To wszystko jednak nie stanie się nagle. Zmiany mają nastąpić w ciągu 2 lat. To ma być wystarczający czas, żeby także handlowcy i restauratorzy się do tego przygotowali.